Po dwóch meczach półfinału konferencji wschodniej Atlanta Hawks i Washington Wizards remisują 1-1. Po dwóch meczach w Atlancie, to warto podkreślić, bo to oznacza, że Washington Wizards mają teraz przewagę swojego boiska, jeśli będą wygrywać u siebie, awansują do finału konferencji. Można powiedzieć, że dwa pierwsze spotkania były, oczywiście nie były identyczne, były między innymi różnice, ale układały się podobnie. To znaczy Atlanta prowadziła przez w obu spotkaniach przez duży fragment, przez pierwsze trzy kwarty. I w pierwszym spotkaniu Wizards z takim fajnym zrywem w końcówce jednak to prowadzenie odzyskali, wygrali 6 punktami. No tutaj w drugim spotkaniu, tym wtorkowym, gonili. Przegrywali od początku, ale gonili, nie poddawali się, szukali różnych sposobów, no ale jednak ich nie znaleźli. Przegrali wyraźnie z końcówce 16 punktami. I dwie różnice zasadnicze, no to oczywiście brak Johna Walla, bo rozgrywający Wizards doznał urazu lewej ręki w tym pierwszym spotkaniu. W drugim wyszedł na rozgrzewkę, ale nie podjął się gry, obserwował spotkanie z ławki rezerwowych. I mimo, że jego zmiennik Ramon Sessions to był 21 punktów, najwięcej dla zespołu, no to jednak Wizards nie grali w takim rytmie jak z Wallem. Grali trochę wolniej, mniej pewnie. Inni gracze dostawali też mniej błyskotliwych podań, tak jak to bywa z Wallem. A druga różnica to jest taka, że jednak tym razem bardzo wyraźnie rywalizacji pod koszem wygrali Hawks. O ile Marcin Gortat i Nene nie tyle byli lepsi w pierwszym meczu, co ich rywale Al Horford, Paul Mills, Pero Antic grali na najlepszym poziomie, tak teraz Gorta 10 punktów, 9 zbiórek, no i Nene kompletnie rozczarowujący jego partner z formacji podkoszowej, tylko 2 punkty i to z rzutów wolnych, a wysocy Atlanta Hawks, Horford, Millsap, Berant zdobywali punkty na różne sposoby, z dystansu, z podkosza mieli sporo zbiórek i sporo przechwytów, ale nie ma co rozpaczać, Wizards nie powinni rozpaczać nad tą porażką, powinni trzymać kciuki za to, żeby John Wall wrócił do zdrowia i zagrał w ostatnich meczach. I myślę, że w tej długiej, moim zdaniem, to będzie długa, wyrównana seria, wszystko jest jeszcze możliwe. Po dwóch meczach może być 2-2, wcale się nie zdziwię. Słuchałem przed tą serią, że będzie 7 spotkań. Moim zdaniem na to się teraz zanosi.